very small country of Holland. Przekazuję wam pozdrowienia z takiego małego kraju, który nazywa się Holandia. Have you ever tried to find Holland on the map of the world? Czy kiedykolwiek próbowaliście znaleźć Holandię na takiej mapie drogowej? You'll have a hard time. To będziecie mieć taki trudny czas. Because we're so small. Bo jesteśmy naprawdę małym krajem. But actually the land of Israel is even smaller. Ale tak naprawdę to kraj Izrael jest jeszcze mniejszym krajem. You think about Israel, it's so much in the news, there's so much to talk about Israel, that must be a huge country. Niektórzy może sobie myślą, że ponieważ tak dużo jest wiadomości o Izraelu w telewizji, w mediach, to że to musi być duży kraj. It's very small. Ale on jest naprawdę bardzo malutki. And after all the massacres of the ages, there are not many Jews left in the world. I po tych wszystkich masakrach, które odbywały się na tym narodzie, tak naprawdę niewielu Żydów pozostało na ziemi. In the whole world there are about 15 million Jews left. Na całym świecie pozostało około 15 milionów Żydów. 6 million today live in Israel. 6 milionów mieszka w Izraelu. 4 to 5 million still in the United States of America. 4 do 5 milionów w Stanach Zjednoczonych. 1 to 2 million still in the former Soviet Union. Około 1 do 1 200 tysięcy na terenach byłego Związku Radzieckiego. And the others still here and there scattered around the world. A jeszcze ta odrobina, która została rozproszona po całym świecie. 15 million. 15 milionów. That's all. To wszystko. Well, today we will talk about the role of Israel. Dzisiaj będziemy mówić trochę o roli Izraela. Because Israel is God's timepiece, God's prophetic clock. Dlatego, że Izrael to jest takim ustanawiaczem czasu, takim proroczym zegarem Bożym. When you want to know what time it is in the history of the world, watch Israel. Jeśli chcesz wiedzieć, jaki jest czas na świecie, to po prostu obserwuj Izrael. So we will try to get a somewhat bigger picture today. Więc będziemy próbowali dzisiaj spojrzeć na taki większy obraz. You live in a wonderful area here. Mieszkacie tutaj w takiej pięknej okolicy. With a lot of trees and forests. Macie tutaj wiele drzew, wiele lasów. There is an expression in Dutch that says that many people don't see the forest because of the trees. I w Holandii mamy takie określenie, że wielu ludzi nie widzi lasu z powodu drzew. They're so focused on the trees. Są tak skoncentrowani na poszczególnych drzewach, that they don't get the bigger picture of the forest. Że nie widzą tego większego obrazu, którym jest las. Talking about end times, many people get lost in the details in all the trees. Wiele czasu, znaczy wiele razy, kiedy ludzie mówią o czasach ostatecznych, to gubią się, bo patrzą się na poszczególne jakieś szczególiki. They focus on all kind of details. Patrzą na różnego rodzaju szczegóły. But we will try today to get a kind of helicopter view over the whole. Ale będziemy próbować dzisiaj tak, jakbyśmy gdzieś wzbili się helikopterem i spojrzeli na to z góry. Then you see the forest. Wtedy zobaczymy cały ten las. Then you have an overview. To będziemy mieć taki przegląd nad tym wszystkim. And then you can fill in the details. A wtedy dopiero możesz wypełnić ten obraz różnymi szczegółami. But you need the big picture first. Ale najpierw musisz mieć ten duży obraz. Now the book that Brother Roman announced is called Why End Times. Tą książkę, o której tutaj brat Roman mówił, nazywa się Czasy Ostateczne. Dlaczego czasy ostateczne? Even the word end times suggests something. Nawet to słowo czasy ostateczne już coś nam sugeruje. In many philosophies and in many religions, time has no end. W wielu religiach, w wielu filozofiach czas nie ma końca.
They, in evolutionary theory, they talk about millions and millions of years, and the universe practically has been there from the beginning. I na przykład w teorii ewolucji mówią o tych milionach, milionów lat, o tym, że to się kiedyś zaczęło i że to się praktycznie nie skończy. And it will last for millions and millions of years to come. I że to jeszcze wszystko będzie trwać miliony, miliony lat. In Buddhism and in Hinduism, time is like endless repeating circles. Z kolei w buddyzmie jest tak, że czas, tak jakby cały czas składał się z takich powtarzających się nawrotów czy pętli. Things are happening again and again and again, like in a circle. Rzeczy wydarzają się stale na nowo i na nowo, tak jakby to wszystko było jedno powtarzające się kółko. But the Bible is different. Ale Biblia mówi o czymś totalnie innym. In the Bible, time has a beginning and an end. W Biblii czas ma początek i czas ma koniec. The Bible starts with creation and ends with recreation or renewal of all things. Biblia rozpoczyna się, albo Biblia mówi o tym, że na początku było stworzenie, a na końcu będzie odtworzenie, czy odnowienie wszystkich rzeczy. So the biblical concept of time is not a circle, but it is a line. Tak więc biblijna koncepcja czasu to nie jest jakieś koło, ale to jest pewien odcinek. With the beginning, the middle part and an end. Odcinek, gdzie jest początek, jakaś część środkowa i koniec. So the title of the book, Why End Time, suggests that we are approaching the end of the line. A zatem ten tytuł sugerujący i mówiący o czasach końca mówi o tym, że zmierzamy czy zbliżamy się do końca tego czasu. And Israel is a big piece of the end time puzzle. A Izrael to jest taki duży fragmencik w tym puzzlu czasów ostatecznych. It shows you God's clock. To pokazuje nam na Boży zegar. Now, when you read in the Bible, kiedy czytamy Biblię, it's very clearly stated, for instance, in Isaiah 46. Na przykład w 46 rozdziale Izajasza, Isaiah 46, verse 10. Werset 10. 46:10. There God says, tam Bóg mówi tak. I make known the end from the beginning. Od początku zwiastowałem to, co będzie na końcu. From ancient times what is still to come. Od dawna mówiłem o tym, co dopiero nadejdzie. I say my purpose will stand and I will do all that I please. I ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on we wszystkim, czym chcę. So what will the future hold? A zatem co przyniesie dla nas przyszłość? Many people are very interested in what the future will hold. Wielu ludzi jest zainteresowanych tym, co przyniesie przyszłość. But nobody knows. Ale nikt nie wie. Only he who holds the future knows what the future will hold. Tylko ten, który trzyma tą przyszłość, wie, co ta przyszłość przyniesie. He who is without a beginning and an end, ten, który jest bez początku i bez końca, the creator of heaven and earth, stworzyciel nieba i ziemi, he sees from the beginning to the end, ten, który widzi od początku do końca, and even from the end to the beginning, a nawet z końca do początku, he's outside of time, on jest poza czasem, he knows what will happen. I on wie, co się wydarzy. And the beautiful thing about the Bible is that he talked about it. I cudowną rzeczą odnośnie Biblii jest to, że on, Stwórca, mówi o tym. That he spoke to the prophets of Israel. Że on podzielił się tą informacją z prorokami izraelskimi. With an audible voice. I mówił do nich takim słyszalnym głosem. Prophecy never came about a kind of thinking of man.
proroctwo nigdy nie przychodziło w jakimś, pod jakąś taką postacią myślenia ludzi. But God spoke. Ale to Bóg przemawiał. To the big surprise of the people who heard his voice. Ku takiej wielkiej niespodziance czy zaskoczeniu ludzi, którzy nagle słyszeli, że to Bóg przemawia. Remember small boy Samuel. Pamiętacie tego małego chłopca Samuela? In the night he suddenly hears a voice, Samuel, Samuel. Nagle on po środku nocy słyszy głos, który brzmi Samuelu, Samuelu. Very clearly. Bardzo wyraźnie. So he goes out of his bed, goes to Eli. On wstaje ze swojego łóżka, idzie do Heliego. What can I do for you? I mówi, co mogę ci zrobić, Heli? And Eli says, what are you doing here? A mówi, ale Eli się go pyta, co ty tu robisz? Well, he says, you called me. Mówi, no przecież wołałeś mnie, odpowiada Samuel. No, he says, I didn't call you. On mówi, nie, ja cię nie wołałem. You must have dreamt or something. Może miałeś jakiś sen. So go back to your bed. I z powrotem do łóżka. But Samuel is in his room. Ale kiedy znowu Samuel jest w swoim pokoju, and again he hears Samuel, Samuel. Znowu słyszy ten głos Samuelu, Samuelu. He rushes back to Eli and says, I didn't dream. I heard it. You called me. I znowu biegnie do Heliego i mówi: mi nic się nie śniło, ja słyszałem, ty mnie wołałeś. And then suddenly Eli realizes maybe God is speaking in Israel again. I nagle Heli uświadamia sobie, że być może na nowo Bóg przemawia w Izraelu. And Eli says, if you hear the voice again, just say, here am I. I Heli mówi do Samuela, jeśli jeszcze raz usłyszysz ten głos, to powiedz do tego, który mówi ci, Panie, oto jestem, słucham. Speak, Lord, your servant is listening. Panie, mów, twój sługa słucha. And when he is back in his room, the voice comes again. I kiedy on wraca do swojego pokoju, ten głos znowu do niego się odzywa. Samuel, Samuel. Samuelu, Samuelu. And then God speaks about the future of Israel. A potem Bóg przemawia do niego o przyszłości Izraela. And he speaks about how the corrupt house of Eli will come to its end. I mówi mu o tym, jak bardzo takim zniszczonym i takim zepsutym będzie dom Heliego. That's the voice of God. To jest Boży głos. And the Bible is the only book that contains this voice of God. I Biblia jest jedyną księgą, która zawiera ten głos Boży. He spoke to the prophets of Israel. On przemówił do proroków w Izraelu. Very clearly. Bardzo wyraźnie. And he explained to them what the future will hold. I on wytłumaczył im, jaka będzie przyszłość przed nimi. He is the God of creation. On jest Bogiem stworzenia. And he is the God of history. I on jest Bogiem historii. He is moving the history of this world forward. I on popycha jak gdyby do przodu historię ludzkości. Towards his goal. W kierunku jego celów. And his goal is the coming of his kingdom. A jego celem jest przyjście jego królestwa. And his goal is the coming of the king of the kingdom. A jego ostatecznym celem jest, aby przyszedł król tego królestwa. That's why he has started to move the people of Israel, the Jewish people, back to the promised land. I dla tego powodu zaczął niejako popychać ludzi, żeby zgromadzili się na terenie tego kraju, który nazywamy Izrael. For centuries nothing seemed to happen. Przez wieki wydawałoby się, że nic się nie dzieje w tej kwestii. The Jews were dispersed in the world. Żydzi byli rozproszeni po całym świecie. They were heavily persecuted. Byli bardzo ciężko prześladowani. Not just during the Holocaust. Nie tylko w czasie Holokaustu. But in the last 2000 years again and again and again and again and again. Ale w ciągu tych 2000 ostatnich lat stale byli na nowo i na nowo prześladowani. And now God suddenly says, come home. A nagle teraz ostatnio Bóg powiedział, wróćcie do domu. Go back to the promised land. Wracajcie do ziemi obiecanej. The time has come. Bo czas nadszedł.
2,500 years ago, 2,500 lat temu, Isaiah the prophet spoke about it. Izajasz prorok mówił o tym. There are many prophecies in the Bible speaking about the return of the Jewish people back to the promised land. Jest wiele proroków zapisanych w Starym Testamencie, które mówią o tym, że naród izraelski wróci do ziemi obiecanej. But we'll take just this passage. Ale popatrzymy do jednego fragmentu. There are all kind of occult predictions. Jest cała gama takich, wiecie, przewidywań o podłożu okultystycznym. Astrologers, na przykład astrologia, prophets, jacyś prorocy, and they speak about the future in multi-interpretable ways, very vague, and you can fill it in like. Którzy przepowiadają przyszłość w taki sposób, że ją można interpretować na wiele różnych sposobów. To jest bardzo często takie zamglone, takie jakby wyblakłe, takie, no właśnie. But prophecy of the Bible is very clear. Ale proroctwa biblijne są bardzo przeźroczyste, powiedzieli. It is history written in advance. To jest tak jakby spisanie historii, ale do przodu. With a lot of details in it. Z zawarciem w tym wielu różnych szczegółów. How could Isaiah the prophet know this, what we are going to read? He lived 2,500 years ago. W jaki sposób prorok Izajasz mógł opisać to, co my dzisiaj przeżywamy? Przecież on żył ponad 2,500 lat temu. How could he know what one day would happen? And we see it today that it is happening. Skąd on mógł wiedzieć, co się wydarzy, to, co my dzisiaj oglądamy na nasze oczy? Because God spoke to him. Dlatego, że Bóg przemówił do niego. And he probably didn't understand everything he was writing down. Prawdopodobnie nie rozumiał wszystkiego, co pisał. But God knew. Ale Bóg wiedział. So you read in Isaiah 43. Na przykład w 43 rozdziale Izajasza. Is of verse 5. Werset 5. God speaks to Israel by mouth of the prophet Isaiah. Bóg przemawia do Izraela przez słowa ust Izajasza. Do not be afraid, for I am with you. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. I will bring your children from the east and gather you from the west. Ze wschodu przywiozę twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę cię. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Do północy powiem, wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Everyone who is called by my name, who I created for my glory, whom I formed and made. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem. Now, when you hear north, south, east, west in the Bible, kiedy słyszycie w Biblii północ, południe, wschód, zachód, of course you should not look from Wisła to the north and the south and the east and the west. Oczywiście nie powinniśmy patrzeć na ten fragment z perspektywy, jakbyśmy stali w Wiśle. Not even from Amsterdam to the north and the south and the east. Nawet nie z Amsterdamu, żeby patrzeć na północ, południe, wschód czy zachód. But you should put your feet in Jerusalem, in Israel. Ale powinieneś ustawić się w Izraelu, a tak naprawdę w Jerozolimie. Because there the Bible originated. Bo tam właśnie, stamtąd pochodzi Biblia. And then look on the map of the world to the north and the south and the east and the west. I wtedy popatrz na północ i na południe i na wschód i na zachód. So God says, I will bring your children from the east. I Bóg mówi, ja sprowadzę twoje dzieci ze wschodu. Now when you look from Israel on the map of the world to the east, of course you first get the Middle East and ultimately the Far East. I to, co widzisz, kiedy patrzysz na wschód z Jerozolimy, to widzisz najpierw Bliski Wschód, a potem Daleki Wschód.
And we've seen them come, the Jews returning from Arab countries. I widzimy, jak Żydzi wracają do Izraela z tych krajów arabskich. But also from India, from China, from Japan, from Australia, from New Zealand, all these countries to the east. Ale także oni wracają z Indii, z Chin, z Japonii, z Australii, z tych wszystkich krajów, które są na wschód. Some months ago, the Jewish agency who is responsible for helping the Jews come back to the land. I nie tak dawno temu taka organizacja, która zajmuje się pomaganiem powrotowi Żydów do Izraela, zadzwoniła do nas. And they said, "Can you again please help us?" I powiedzieli: "Słuchajcie, czy możecie nam pomóc?" We discovered some descendants of the tribe of Manasseh. I bo my odkryliśmy potomków z plemienia Manassesa, about 10-15,000, około 10-15 tysięcy, living on the borders of India and Myanmar, Burma. I oni mieszkają na granicy pomiędzy Indiami a Birmą. And the rabbis have researched it. I kiedy nasi rabini to zbadali, and they are the Bnei Manasseh. One of the 10 tribes, Manasseh. Oni pochodzą właśnie z plemienia Manassesa. And it's time they come home. I jest czas na to, żeby oni wrócili do domu. So could you please help us? Czy moglibyście nam w tym projekcie pomóc? And of course we said yes, we will try what we can do. Oczywiście powiedzieliśmy na tyle, na ile możemy, pomożemy. Over the 35 years of our existence as Christians for Israel. I poprzez 35 lat funkcjonowania tej organizacji Chrześcijanie dla Izraela, we collected funds among Christians and already helped over 100,000 Jews to return to the land, especially from the Ukraine and the former Soviet Union. Pomogliśmy w taki sposób, że zebraliśmy z pomiędzy chrześcijańskich kościołów środki na to, żeby ponad 100 tysięcy Żydów rozproszonych po całym świecie, żeby mogli wrócić do Izraela. So we started collect funds now to bring the Bnei Manasseh home. I teraz my zbieramy środki na to, aby tych potomków z plemienia Manassesa pomóc im wrócić do Izraela. From the east. To jest ze wschodu. And God says, and I'll gather you from the west. I Bóg mówi, ale ja was też zgromadzę ze zachodu. Now when you look at the map of the world to the west, kiedy popatrzysz z Izraela na mapę świata na zachód, of course it's Europe. Oczywiście to jest Europa. And ultimately the Americas. A potem w ostatecznym też rozrachunku Stany Zjednoczone i Ameryka. And we've seen them come home. I widzieliśmy, jak stamtąd powracają do domu. Almost like skeletons. Prawie jak takie szkielety. Survivors of the concentration camps. Ci, którzy przetrwali z obozach koncentracyjnych. And three years after the Second World War, the state of Israel was established. I trzy lata po zakończeniu II wojny światowej państwo Izrael zostało utworzone. In 1948. W 1948. And they came also i oni wrócili także z zachodu. And they one day will come also from the Americas. I też jednego dnia ci, którzy w takiej ilości mieszkają w Ameryce, w Stanach, też wrócą. It's starting already a little bit also już się to rozpoczyna, coraz więcej wraca ze Stanów. When you read Ezekiel 37, kiedy czytacie potem Ezechiel 37, it's the vision of the valley of dry bones. To tam jest opisany ta wizja doliny usłych kości. The Jews seem to be buried almost among the nations of the world. Bo tak by się jakby się wydawało, że ci Żydzi byli pogrzebani, żyjąc pomiędzy tymi różnymi narodami świata. There was no hope and there was no future. Nie było dla nich przyszłości, nie było dla nich nadziei. But the Lord says, "Speak to the dry bones." Ale Bóg powiedział: "Przemów do tych usłych kości." And there they came. I wtedy oni przyszli. From their graves among the nations. Z tych, w cudzysłowie, grobów, które były rozrzucone pomiędzy narodami. Back to the promised land. Oni wrócili do ziemi obiecanej. Because the time had come. Dlatego, że nadszedł czas. From the west. Przyszli z zachodu.
Now I have studied theology in two universities in the Netherlands. Studiowałem teologię na dwóch uniwersytetach w Holandii. I have about 125 meters of theological books on my shelves. W domu mam ponad 125 metrów, gdyby tak książko po książki ułożyć, różnych teologicznych książek. But in Christian theology there is no place for Israel. Ale wiecie, bardzo często w chrześcijańskiej teologii nie ma miejsca dla Izraela. For centuries, Christian theology in Europe simply said this. Dla takiego uproszczenia, przez całe stulecia chrześcijańska teologia odnośnie Izraela brzmiała w ten sposób. Yes, once the Jews were the chosen people of God. Tak, był taki czas, kiedy Izrael to był ten wybrany naród Boży. But when they said no to Jesus, God said no to the Jews. Ale kiedy oni powiedzieli nie Jezusowi, Bóg powiedział nie do Żydów. And the judgment of God came upon them. I przyszedł na nich sąd Boży. And he spread them around the globe. On ich rozrzucił po całym świecie. And they suffered tremendously. I oni od tego czasu bardzo mocno cierpieli. And you can pity these poor people. Możesz się użalać nad tymi biednymi ludźmi. But let's face it, the church had its judgment of God. Ale uznajmy to, że oni po prostu przyjęli na siebie ten Boży sąd. And it's a warning to us all. I to jest dla nas wszystkich ostrzeżenie. This will happen to people who say no to the Lord and no to His anointed one. To się przydarzy tym ludziom, którzy powiedzą nie Jezusowi, czyli temu namaszczonemu przez Pana. And then the church said, but we, the church, we have said yes to Jesus. Ale wtedy oni mówili tak, no my jako Kościół, myśmy powiedzieli tak Jezusowi. So the church said, now we are the new chosen people of God. I teraz Kościół powiedział, no od tego momentu my jesteśmy tym wybranym narodem Bożym. We are the new Israel. My jesteśmy tym nowym Izraelem. We are the spiritual Israel. My jesteśmy tym duchowym Izraelem. We replace Israel as the chosen people of God. My zastąpiliśmy Izraela jako ten wybrany Boży naród. And the church said, and for Jews there's only one future. I dla Żydów jest tylko jedna przyszłość. They have to convert to Christ. Muszą się nawrócić do Chrystusa. They have to repent for their sins. Muszą pokutować ze swoich grzechów. Then they become Christians like all of us. Wtedy zostaną chrześcijanami tak jak i my. And maybe if that happens, maybe there are some unfulfilled promises for them in the Bible. I może, jeśli tak się jakoś zdarzy, to są też jakieś jeszcze niewypełnione obietnice i dla nich. This is called replacement theology. I to się nazywa teologia zastępcza. The church teaching we have replaced Israel as the chosen people of God. I to, co w pewnym momencie Kościół zaczął nauczać, to to, że my zastąpiliśmy ten naród wybrany, czyli Izrael. Well, brothers and sisters, there's no doubt about it, we are a chosen people. I bracia i siostry, nie ma co do tego cienia wątpliwości, my jesteśmy wybranym narodem. Chosen from the Gentile world. Wybranym z tego pogańskiego świata. But we never replaced Israel. Ale myśmy nigdy nie zastąpili Izraela. That's such a huge mistake. To jest tak potężny błąd. With far-reaching consequences. Z takimi daleko idącymi konsekwencjami. And we'll talk further about it. I będziemy o tym więcej mówić. So when in 1948 the state of Israel was established. Więc kiedy w 1948 roku państwo Izrael zostało ustanowione, this came as a shock to the Christian world. To nagle było to wielkim zaskoczeniem dla chrześcijańskiego świata. How can this happen? No jak to się mogło wydarzyć? Does God still have a relationship with them? Czy Bóg wciąż ma jakąś relację z nimi? But they still don't believe in Jesus. No ale przecież oni wciąż nie wierzą w Jezusa. Well, some of them do.
No, niektórzy z nich wierzą. We call them the Messianic Jews, or the Baptized Jews, or the Christian Jews, or the Jewish Christians, or whatever you like to call them. My nazywamy ich albo tymi mesjańskimi Żydami, albo chrześcijańskimi Żydami, albo ochrzczonymi Żydami, jakkolwiek. But they are less than 1% of the Jewish people. Ale to jest mniej niż 1% narodu izraelskiego. Many Jews even lost their faith in God. Wielu Żydów w czasach dzisiejszych w ogóle utracili wiarę w Boga. Because of all the sufferings they went through. Z powodu tych wszystkich prześladowań i cierpień, przez które przeszli. They say, we are supposed to be the chosen people. Oni mówią o sobie, no my podobno jesteśmy tym wybranym narodem. Where was God in Auschwitz? Ale gdzie był Bóg, kiedy myśmy byli w Auschwitz? I don't believe in God anymore. Ja już więcej nie wierzę w Boga. So many Jews even lost their faith in God. Tak więc wielu Żydów nawet utraciło swoją wiarę w Boga. Because of all the sufferings in the Christian world. Z powodu tych wszystkich prześladowań, które dostali w krajach chrześcijańskich. The Jews were better off in the last 2000 years in the lands of Islam than they were in the lands of Christendom. I powiem, że Żydom przez ostatnie 2000 lat było lepiej w wielu krajach arabskich niż ostatnio w krajach chrześcijańskich. So the church, does God still have a relationship with them? Więc Kościół zadaje sobie pytanie, czy Bóg wciąż ma jakąś relację z nimi? Yes, we see them come from the east and from the west back to the promised land. No tak, my widzimy, że oni ze wschodu się przychodzą i z zachodu przychodzą do ziemi obiecanej. And we cannot deny that somehow God is involved in this. I nie możemy zaprzeczyć temu, że w jakiś sposób Bóg jest w to zaangażowany. But how? Ale jak? How? On what theological basis does God do this? Ale na podstawie jakich teologicznych przesłanek Bóg to robi? Does he still have a relationship with them? Are there probably various covenants valid at the same time? I czy Bóg to robi na podstawie tego, że ta relacja istnieje, bo są tam jakieś odniesienia do tych przymierzy, które z nimi wcześniej zawierał? Is the old covenant still valid? But what about us, the church? We are of the new covenant. Are there two covenants valid at the same time? I czy oni w takim razie, czy to stare przymierze, które Bóg z nimi kiedyś zawarł, czy ono wciąż jest jeszcze ważne? Przecież my jesteśmy z nowego przymierza. Czy te dwa przymierza w tym samym czasie mogą być ważne? So the cogwheels in the brains of the theologians started to turn and turn and turn. Tak więc te różne połączenia nerwowe w tych różnych teologicznych umysłach stale na nowo się troszeczkę zmieniają. And they're still turning. I wciąż się zmieniają. This whole concept of replacement is like a big blockade in the mind of the church. I ta koncepcja tej teologii zastępczej jest taką wielką blokadą dla wielu teologicznych myśli. In a sense, the church is blind and deaf. W pewnym sensie Kościół jest ślepy i głuchy. She cannot understand what is happening right before her very eyes. I Kościół nie może zrozumieć tego, co dzieje się właśnie na oczach Kościoła. Because of this blockade that they created themselves. Z powodu tej blokady, którą sami stworzyli. My professor, the professors of the universities I have been studying were basically very liberal. Wielu z moich profesorów na tej uczelni, na której studiowałem, oni byli tacy bardzo z takiego nurtu teologii, taki bardzo liberalny. And they said, well, all these return texts in the Bible, they have all already long ago been fulfilled. Mówi, te teksty odnośnie powracania do ziemi obiecanej, one już dawno kiedyś zostały wypełnione. Long ago the Jews were taken out of their country
by the Babylonians, and then you had the Babylonian captivity. Bo przecież pamiętacie, dawno, dawno temu Żydzi zostali uprowadzeni do niewoli w Babilonii i tam zostali niewolnikami. The 70 years of the Babylonian captivity. To było te 70 lat niewoli babilońskiej. Where they were taken out of the land and driven to Babylon. Oni zostali wyciągnięci z tego kraju ziemi obiecanej i zaprowadzeni do niewoli do Babilonii. And all these return texts refer to the time that after 70 years they could come back to the promised land. I te wszystkie teksty odnośnie powrotu do ziemi obiecanej wypełniły się, kiedy oni po tych 70 latach wrócili do Izraela. But all these return texts have been fulfilled then. 2,500 years ago. I oni twierdzili, że te wszystkie teksty odnośnie powrotu Izraela do ziemi obiecanej zostały wypełnione wtedy. Because the Babylonian captivity was between 600 and 500 years before Christ. Dlatego, że ta niewola babilońska była pomiędzy 600 a 500 rokiem przed narodzeniem się Chrystusa. So it's all history. A zatem dla nich wszystkich to jest tylko historia, przeszłość. Has nothing to do with today. Nie ma to nic wspólnego z czasami współczesnymi. But listen to what the prophet says. Ale posłuchajcie, co prorok mówi. I will gather you from the west. Ja zgromadzę was z zachodu. Now, when you look at the map of the world, where was Babylon? Kiedy patrzymy na mapę świata, to gdzie był Babilon? Babylon was located to the east of Israel in today's Iraq and Syria. That was the area of the Babylonian Empire. Babilonia była umieszczona na wschód od Izraela, na terenie współczesnego Iraku, czyli tam, gdzie było centrum Imperium Babilońskiego. So it is to the east, a little bit to the northeast of Israel. Być może to nie było czysto na wschód, być może to było troszkę tak na północny wschód od Izraela. But when the prophet says, one day I will bring my people back from the west. Ale przecież ten tekst z Izajasza mówi, jednego dnia ja zgromadzę ludzi z zachodu. That cannot refer to the Babylonian captivity, because that was to the east. To nie może się to odnosić do niewoli babilońskiej, bo przecież tamci byli na wschodzie, a nie na zachodzie. So he's talking about another captivity. A zatem mówi o innej niewoli, do której byli wysłani. He's talking about a worldwide captivity. On mówi o tej niewoli, która jest rozsiana na cały świat. A captivity to the four corners of the world. O tej niewoli rozsianej na wszystkie cztery krańce ziemi. What we call the Roman captivity. To, co my nazywamy rzymską niewolą. In 70 years after Christ, the Romans came, destroyed Jerusalem and the temple, kicked the Jews out of the land, dumped them on the slave markets, took them prisoners to Rome and spread the rest around the world. W 70 roku po narodzeniu Chrystusa Rzymianie zdobyli Jerozolimę, zniszczyli świątynię, rozproszyli Żydów i rozproszyli ich tak, że rozproszyli ich na cały świat. The price of a slave in those years on slave markets of the Middle East dropped dramatically because of the great influx of Jewish slaves. I w tamtym czasie cena niewolników na targu niewolników spadła praktycznie bardzo, dlatego że nagle było takie dostarczenie tych niewolników właśnie z podbitego terenu Izraela. The beginning of the Roman captivity. I wtedy rozpoczęła się tak zwana rzymska niewola, of the worldwide captivity of the która tak naprawdę dotyczyła całego świata, jeśli chodzi o rozproszenia Żydów. But God says already then, one day I will bring you back. Ale właśnie wtedy Izajasz na paręset lat przed narodzeniem Chrystusa powiedział, właśnie z tej niewoli ja sprowadzę kiedyś Żydów z powrotem do ziemi obiecanej. From the east and from the west. Nie tylko ze wschodu, ale i z zachodu. I will say to the north, give them up.
Ja powiem do północy wydaj ich. Now when you look at the map of the world to the north from Israel, where do you finally end up? Kiedy patrzymy z Izraela na północ, to dokąd dochodzimy? Russia. Do Rosji. The former Soviet republics. Do tych byłych republik sowieckich. Turkey. Do Turcji. All these countries to the north of Israel. Wszystkie te kraje, które są na północ od Izraela. In the last 20 years, over a million Jews have come out of the land of the north. Przez ostatnie 20 lat ponad milion Żydów wróciło właśnie z północy do Izraela. Incredible. To jest niesamowite. Keep your finger here, but I quickly will quote Jeremiah 16. Zatrzymajcie palec tam w Izajaszu, a przeczytamy z 16 rozdziału Jeremiasza. There the prophet says in verse 14. I tam w 14 rozdziale, wersecie prorok mówi tak. However the days are coming, declares the Lord, when men will no longer say, as surely as the Lord lives who brought the Israelites up out of Egypt, but they will say, as surely as the Lord lives who brought the Israelites up out of the land of the north and of all the countries where he had banished them, for I will restore them to the land I gave to their forefathers. Dlatego idą dni, mówi Pan, że już nie będzie się mówić, jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi egipskiej, lecz jako żyje Pan, który wyprowadził synów izraelskich z ziemi północnej, ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi ich ojców, do ziemi, którą dałem ich ojcom. So the prophet Jeremiah says the exodus out of the land of the north and of all the countries of the world will be more impressive even than the exodus out of the land of Egypt where it all started. I to co mówi Jeremiasz, to mówi tak, to że kiedyś północ wyda wszystkich tych, którzy byli skazani na wygnanie z północy i z pozostałych ziem, gdzie wygnałem ich, to będzie o wiele większe zaskoczenie i o wiele, wiele bardziej fantastyczna rzecz niż to, jak ja wyprowadziłem naród izraelski z Egiptu. When you read the book of Numbers, you read that about 600,000 men left Egypt in the exodus out of Egypt. Kiedy czytamy czwartą Mojżeszową o tym, w jaki sposób Bóg wyprowadził Izraela, tam jest powiedziane, że ponad 600 tysięcy mężczyzn tylko wyszło z Izraela. Z Egiptu, przepraszam. In the last 50 to 100 years, more than 2 million came already only out of the land of the north. I kiedy to porównamy, to popatrzcie, ponad w ostatnich 20 latach ponad 2 miliony ludzi tylko z północy przesiedliło się do Izraela. So the exodus out of the land of the north in numbers is already more impressive than the whole exodus out of Egypt. Więc liczba ludzi, którzy tak naprawdę z północy zostali uwolnieni do Izraela, znacznie przekracza tą liczbę, która została wyzwolona z Egiptu, czyli z południa. I remember the 70s in Holland. Pamiętam lata 70 w Holandii. Then we had our demonstrations in front of the Russian embassy. I pamiętam, robiliśmy demonstracje przed ambasadą rosyjską, radziecką wtedy. With our banners saying, let my people go. I myśmy tam mieli takie transparenty i tam na tych transparentach niech nasz naród wyjdzie z tej ziemi. But in our hearts we thought, this cannot happen. Ale tak naprawdę w naszych sercach nie wierzyliśmy, że to się może wydarzyć. Communism was all powerful. Komunizm był w tamtych czasach tak potężny. The Iron Curtain was closed. Kurtyna żelazna była tak bardzo mocno, ściśle zamknięta. Nobody could get out. Nikt nie mógł się wydostać z żelaznej kurtyny. And suddenly the miracle happened. I nagle cud nastąpił. Communism collapsed. Komunizm upadł. The Iron Curtain opened. Została otwarta ta kurtyna żelazna. Prophetically for no other reason than that the time had come that the Jews could go back to the promised land. I proroczo to się stało nie dla żadnego innego powodu, ale tylko po to, żeby właśnie z północy
Żydzi mogli wrócić do Jerozolimy. Of course it was wonderful for Christians too. Oczywiście dla chrześcijan też to było wspaniałe. A lot more freedom came. Bo przyszło o wiele więcej wolności. But prophetically it happened to let the Jews return to the promised land. Ale proroczo to było dlatego, żeby mogli Żydzi z dawnego terenu Związku Radzieckiego wrócić do ziemi obiecanej. It happened because of them. To właśnie z ich powodu nastąpiło. Not because of us. Nie z powodu nas. From the land of the north. Aby z północy zostali zgromadzeni. Very impressive. Bardzo wielkie wrażenie to na mnie robi. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. I powiem też, żeby południe ich nie zatrzymywało. Well, the south from Israel, of course, is Africa. Oczywiście południe, patrząc z Izraela, to jest Afryka. And we've seen them come out of the countries of Africa. I my widzieliśmy, jak oni właśnie z Afryki wychodzili i zmierzali do Izraela. Even the black Jews from Ethiopia. Nawet ci czarni Żydzi z Etiopii. The rabbis say they are descendants of the tribe of Dan, another of the ten tribes. I rabini, kiedy ich badają, mówią, to są potomkowie z plemienia Dana. Back to the promised land. Z powrotem do ziemi izraelskiej. Also from the south. Także i z południa. Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Przyprowadź moich synów z daleka, a moje córki z krańców ziemi. Do we hear how God speaks about them? Czy my mówimy jak, czy my słyszymy, jak Bóg mówi o nich? My sons. Moi synowie. And my daughters. Moje córki. Israel is God's firstborn son. Izrael jest tym pierwszym z narodzonych Bożych synów. Jesus is his only begotten son, but Israel is his firstborn. Jezus jest jego jednorodnym synem, ale Izrael jest jego pierworodnym synem. Even literally so. Nawet dosłownie. Remember Abraham and Sarah? Pamiętacie Abrahama i Sarę? They were too old to have any children. Byli zbyt starzy, żeby mieć dzieci. And then God comes and says, next year Sarah will be with child. I jednego momentu Bóg przychodzi do nich i mówi, za rok o tej porze Sara urodzi dziecko. And Abraham laughs, and Sarah laughs. Abraham się uśmiał, Sara się uśmiała. Impossible. To jest niemożliwe. Cannot be. Tak się nie stanie na pewno. I'm 100, she's 90. You're long over the time of childbearing. Ja mam 100, ona ma 90. To już wiele za długo po tym okresie, kiedy można mieć dzieci. And yet, one year later, Isaac was born. A jednak rok później Izak się urodzi. As a miracle of God. Jako Boży cud. From these two elderly people. Z tych dwóch podstarzałych ludzi. He created Isaac. On stworzył Izaka. Forefather of the Jewish people. Tego przodka narodu izraelskiego. That's why God says Israel is my firstborn son. I dlatego on powiedział, Izrael to jest mój pierworodny syn. A biological miracle. To jest ten biologiczny cud. Isaac, a miracle baby. Izak to dziecko cudu. Centuries later, another miracle birth took place. Wieki później następny cudowny poród miał miejsce. Again God created a human being. I znowu Bóg stworzył istotę ludzką. In the life of his mother, who was a virgin. W życiu czy w łonie pewnej dziewczyny, która była wciąż dziewicą. And the holy child was born. I to święte dziecko się narodziło. God was his father. Bóg był jego ojcem. She was his mother, his Jewish mother. Ona była jego żydowską mamą. Another miracle baby. Inne dziecko cudu. Biological miracle. Biologiczny cud. In a different way. Aczkolwiek w inny sposób. Israel, my firstborn, says God. Bóg mówi, Izrael, mój pierworodny.
And Jesus, my only begotten son, says God. A Jezus, Bóg mówi, mój jednorodzony syn. Bring my sons from afar, my daughters from the ends of the earth, everyone who's called by my name. Przyprowadź moich synów z daleka, moje córki z krańców ziemi, wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem. Israel bears the name of God. Izrael zawiera w sobie imię Boga. He created Israel. On stworzył Izraela. It's Israel, El meaning God. To znaczy, to jest Izrael, a El to jest, to oznacza Bóg. Like in Emmanuel, God with us. Tak jak Emmanuel, Bóg z nami. Who's called by my name, whom I created for my glory. Którzy zostali nazwani moim imieniem, których ku swojej chwale stworzyłem. Israel was created by God. Izrael został stworzony przez Boga, for his glory. Ale został stworzony dla Jego chwały. To bless the nations. Aby przez Niego błogosławić narody. To reveal himself to the world through them. Aby objawić siebie narodom właśnie poprzez Niego. This whole book was written by Jews. Ta cała księga została spisana przez Żydów. Both Old and New Testament. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament. All Jews. Wszyscy to są Żydzi. Because I'm convinced that Luke was a Jew too. Bo nawet Łukasz był Żydem. Not born and raised in Israel, but in the diaspora. Nie urodzonym i wychowanym w Izraelu, ale gdzieś w diasporze. But a Jew. Ale był Żydem. Whom I created for my glory. Których ja stworzyłem dla mojej chwały. Whom I formed and made. Których ja stworzyłem i uczyniłem. Let them come home. Niech oni wrócą do domu. And we are the generation that sees it happen. I my jesteśmy pokoleniem, które to widzimy. And the church sees it happen. I Kościół widzi, że to się dzieje. And Christianity sees it happen. I chrześcijaństwo całe widzi, że to się dzieje. And Christianity says, what's happening here? I chrześcijaństwo zadaje sobie pytanie, no co się tutaj dzieje? How can this be? Jak to jest możliwe? We are Israel. Przecież to my jesteśmy tym nowym Izraelem. God is finished with the Jews. Przecież Bóg skończył z Żydami. How can this be? Jak to może mieć miejsce? And they're still thinking and thinking. I oni wciąż myślą i myślą. But the blockade is still there. Ale ta blokada wciąż tam jest. And that means that the church is blind and deaf. A to oznacza, że w tej kwestii Kościół jest ślepy i głuchy. Now verse 8. Werset 8, 43 rozdziału. How are the Jews coming home? Jak oni wrócą, ci Izraelici, do domu? Lead out those who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. Wyprowadźcie lud ślepy, chociaż ma oczy, i głuchych, chociaż mają uszy. They are returning from the four corners of the world, blind and deaf. Oni wracają z tych czterech krańców ziemi, wciąż będąc ślepi i głusi. Blind for who Jesus is. Są ślepi na to, kim jest Jezus. Deaf for the words of the gospel. Są głusi na te słowa Ewangelii. As I said, many even lost their faith in God. Tak jak wcześniej powiedziałem, wielu z nich nawet utraciło wiarę w Boga. So it's exactly happening in the way the prophet said it would happen. A zatem dokładnie się to dzieje w sposób, jaki prorok tutaj to powiedział. They would return from the four corners of the world, blind and deaf. Oni będą wracać z czterech krańców ziemi, wciąż będąc ślepymi i głuchymi. They will not remain blind and deaf. Oni nie pozostaną ślepi i głusi. One day God will take away the blindness and the deafness. Jednego dnia Bóg zabierze tą ich ślepotę i ich głuchotę. But he says, I will first restore them to the land. Ale Bóg mówi, najpierw odtworzę ich jako państwo, jako kraj. Ezekiel 36. Ezekiel 36. Verse 22 is brilliant, by the way.
Werset 22 jest no przepiękny. Therefore say to the house of Israel, this is what the sovereign Lord says, it is not for your sake, O house of Israel, that I am going to do these things, but for the sake of my holy name. Dlatego tak powiedz domowi izraelskiemu, tak mówi wszechmocny, suwerenny Pan. Ja działam nie ze względu na was, domu izraelski, lecz ze względu na moje święte imię. So I'm not doing this for you, O Israel. Bóg mówi, ja nie robię to dla was, Izraelici. I do this for my name's sake. Ale ja robię to ze względu na moje imię. Because I promised. Dlatego, że ja to obiecałem. And I can be trusted. A mnie można ufać. I'm a faithful God. Ja jestem wiernym Bogiem. I keep my word. Ja dotrzymuję słowa. I'm a promise keeper, not a promise breaker. Ja jestem tym, który dotrzymuje obietnic, a nie tym, który je nie spełnia. Verse 24. For I will take you out of the nations, I will gather you from all the countries. I zabiorę was spośród narodów i zgromadzę was ze wszystkich krajów. And bring you back into your own land. I sprowadzę was do waszej własnej ziemi. Whose land? Do czyjej ziemi? Your own land. Do waszej własnej ziemi. To Israel. Do Izraela. Your own land. Do waszej własnej ziemi. So national restoration first. A więc najpierw to odtworzenie całego narodu. But it will be followed by spiritual restoration. Ale to będzie, za tym będzie podążać to duchowe odnowienie, odtworzenie. Verse 25, I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities, from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. You will live in the land I gave your forefathers. You will be my people and I will be your God. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza. I usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań i moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. We are a special generation. My jesteśmy naprawdę szczególnym pokoleniem. We see the return of the Jewish people back to the promised land. Bo my wszyscy widzimy, jak Żydzi wracają do ziemi obiecanej. Yes, still blind and deaf. Tak, wciąż są ślepi i głusi. But one day that will change. Ale jednego dnia to się zmieni. He says, I will give you a new heart. Bo ja dam im nowe serce, mówi Pan. I will take away the blindness of your eyes. Jednego dnia zabiorę ślepotę z waszych oczu. I will open the deafness of your ears. Ja otworzę i sprawię, że wasze głuche uszy zaczną słyszeć. I have created you for my glory. Ja stworzyłem was dla mojej chwały. He has started to move the history of the world forward. I Bóg zaczął popychać niejako tą historię świata do przodu. He says, one day I will use you again to be a blessing for the whole world. I Bóg mówi, jednego dnia użyję was jeszcze raz w taki sposób, że będziecie błogosławieństwem dla wszystkich narodów ziemi. That's why I bring you back to the land. Właśnie dlatego sprowadziłem was z powrotem do tej ziemi. The reason why I created you of your existence is to reveal myself to the world. Powodem, dla którego sprowadziłem was do waszej ziemi, to jest to, żeby objawić się całemu światu, kim jestem. You are the instrument in my hands to bless the world. Wy jesteście narzędziami w moich rękach, aby błogosławić cały świat.
And the last 2000 years he did not send them into the world as a curse or as a judgment, but as a blessing. I przez te ostatnie 2000 lat on rozsyłał ich na cały świat nie jako żeby dokonywali sądu, ale żeby byli błogosławieństwem. Wherever they went and you let them do what they should do, you could see that blessings came forth of them. Gdziekolwiek Bóg ich posłał i gdziekolwiek oni się osiedlili, to my możemy zobaczyć, że ci, którzy ich przyjęli, widzieli błogosławieństwo, jakie oni przynosili. Holland was probably the only country in Europe that was always open and friendly to the Jews. Holandia prawdopodobnie była jedynym krajem w Europie, który zawsze był otwarty na to, żeby przyjmować Żydów. They were free to build their synagogues, to do their business. Oni byli wolni do tego, żeby budować swoje synagogi, zakładać swoje biznesy. And they did very well in Holland. I im się naprawdę bardzo dobrze powodziło w Holandii. But Holland did very well alongside of them. Ale co jest ciekawe, w Holandii bardzo dobrze się powodziło, idąc ramię w ramię z nimi. Because whoever blesses Israel will be blessed. Bo Bóg powiedział, że ktokolwiek będzie błogosławił ten naród, ja go będę błogosławił. And whoever curses Israel will be cursed. A ktokolwiek będzie przeklinał Izraela, tego i ja będę przeklinał. If you want to be blessed personally, jeśli osobiście chcesz być błogosławiony, bless the Jewish people. To błogosław lud żydowski. God says it black on white. Bóg napisał to czarno na białe. I promise you I'll bless you. Obiecuję ci, że będę cię błogosławił. When your church wants to be blessed, kiedy twój kościół chce być błogosławiony, bless the Jewish people. To błogosław naród izraelski. If your nation wants to be blessed, jeśli wasz kraj chce być błogosławiony, let your nation bless Israel. To niech wasz naród błogosławi Izraela. God says you will see what will happen then. I Bóg mówi, zobaczycie, co się stanie, jeśli to się wydarzy. And I know. I ja to wiem. I'm from Holland. Jestem z Holandii. So small. Takie malutkie. But once upon a time we were almost a world power. Ale kiedyś, nie tak dawno, byliśmy taką, wiecie, potęgą światową. But there was never hatred against the Jews in our country. Ale w naszym kraju nigdy nie było nienawiści przeciwko Żydom. They were good businessmen. Byli dobrzy biznesmeni. But the Dutch are good businessmen as well. Ale i Holendrzy byli dobrymi biznesmenami. The rabbis even in the time of the Reformation helped our Calvinistic pastors with the translation of the Old Testament. Rabini w czasach Reformacji pomagali naszym kalwinistycznym pastorom z tłumaczeniem Biblii. We had a good relationship. Dlaczego? Bo mieliśmy dobrą relację ze sobą. And of course they understood the Hebrew better than our Calvinistic forefathers. No i oczywiście oni rozumieli hebrajski lepiej niż nasi kalwinistyczni przodkowie. So they helped to translate the Bible into Dutch. Dlatego oni pomagali tłumaczyć nam Biblię na holenderski. We have, like the English have, a kind of King James version. Czyli Holendrzy, mieliśmy takie tłumaczenie Biblii podobne do tego, co w świecie anglojęzycznym nazywamy Biblią Króla Jakuba. But it originated with the help of the rabbis. Ale to tłumaczenie miało w sobie pomoc żydowskich rabinów. So we blessed them. Myśmy ich błogosławili. And we were blessed. I przez to my byliśmy błogosławieni. The Jews are less than 1% of the overall population. Żydzi to jest znacznie mniej niż 1% całej liczby ludzkości. Maybe 0.001%. Może to będzie tak 0.0001 tam z procenta. But over 25% of all the Nobel Prize winners are Jewish. Ale ponad 25% laureatów Nagrody Nobla to są Żydzi. In the field of economics. Jeśli chodzi o pole ekonomii, gospodarki. In the field of biology. Na przykład biologii. In the field of medicine. Medycyny. In the field of computer technology. Jeśli chodzi o dziedzinę technologii komputerowej. You probably all have cell phones. Prawdopodobnie wszyscy macie komórki. It's a Jewish invention. To jest żydowski wynalazek. In the field of culture and music.
jeśli chodzi o kulturę czy muzykę, art, sztukę. So many blessings have come from them. Tak wiele błogosławieństw przyszło od nich. New medicines. Nowe metody lecznicze, medycyna. New ways to develop your agriculture. Nowe sposoby rozwoju takiego waszego rolnictwa. How to deal with the economic problems. Jak rozwiązywać problemy ekonomiczne. Etc., etc., etc. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. The Ten Commandments came through them in the world. 10 przykazań świat dostał poprzez nich. And if the nations would take the Ten Commandments as a kind of source of inspiration for their national laws, we would already be halfway to paradise. Jeśli ludzkość skorzystałaby z tych 10 przykazań, które nie tylko literalnie, ale tak wiecie, z serca by można było zastosować w naszym prawie, to bylibyśmy w połowie drogi do raju. The law of God given to Moses, to prawo Boże, które zostało dane Mojżeszowi, having this established as a covenant of the law with Israel, i kiedy to zostało ustanowione jako prawo w Izraelu, and through Israel it came into the world. To poprzez Izrael to trafiło na cały świat. And the greatest blessing of them all is of course Jesus. I oczywiście największym z tych błogosławieństw, jakie do nas trafiły, to jest Jezus. Born from his Jewish mother. Narodzony ze swojej żydowskiej mamy. To bring the blessing in the whole world. Aby przynieść błogosławieństwo dla całego świata. God says, this is the purpose of your existence. I Bóg mówi do Izraela, to jest powód twojego istnienia. I will speak to you. Będę mówił do ciebie. I will reveal myself to you. Tobie się objawię. And through you I will bless the world. A przez ciebie będę błogosławił świat. And now come home. I teraz wróćcie do swojego domu. Go back to Israel. Wróćcie do Izraela. Because the kingdom is coming. Dlatego, że nadchodzi królestwo. And I will again use you to bless the world. I znowu was użyję, aby błogosławić cały świat. So I need you again. Dlatego na nowo was potrzebuję. As an instrument in my hand. Jako narzędzie w moim ręku. To bless the nations. Aby błogosławić wszystkie narody. And to bless the world. I błogosławić cały świat. And Christianity has no idea. I w chrześcijaństwie wielu ludzi nie ma pojęcia. Christianity totally lost the concept of the kingdom. Chrześcijaństwo całkowicie zatraciło koncepcję królestwa. For centuries, Christianity was not interested in Israel at all. Przez całe stulecia chrześcijaństwo nie było zainteresowane Izraelem. Not in that small piece of land in the Middle East. Nie tylko tym małym fragmentem ziemi na Bliskim Wschodzie. Not in the Jewish people. Nie tymi Żydami. They never ever considered to make Jerusalem the center of Christianity. Nigdy nie wzięli pod uwagę tego, żeby na przykład Jerozolima była centrum chrześcijaństwa. The new center became Rome. Tym nowym centrum stał się Rzym. Or Constantinople, today is called Istanbul, but Constantinople for the Church of the East. Przez wiele lat dla Kościoła Wschodniego tym był Konstantynopol, czyli Bizancjum. Or Moscow for the Russian Orthodoxy. Albo Moskwa, jeśli chodzi o prawosławie rosyjskie. Or Canterbury for the Anglicans. Albo Canterbury, jeśli chodzi o kościół anglikański. And maybe Wittenberg for the Lutherans. A może Wittenberga, jeśli chodzi o luteran. But not Jerusalem. Ale nie Jerozolima. The only interest Christianity had for the last 1000 years in Jerusalem was because of the holy places. Jedyne zainteresowanie, jakie chrześcijaństwo miało przez ostatnie 1000 lat, jeśli chodzi o Jerozolimę, to te święte miejsca. When the Crusaders went to Israel to free the land from the powers of Islam, kiedy krzyżowcy pojechali na wyprawy krzyżowe, żeby uwolnić Jerozolimę z rąk islamu, they had no theological interest in the land or in the city of Jerusalem. To oni nie mieli takiego zainteresowania teologicznego, jeśli chodzi o Jerozolimę. They simply wanted the holy places and the churches
out of the hands of the Muslims. To oni tylko chcieli odebrać te święte miejsca i kościoły, które tam były wybudowane, chcieli odebrać z rąk muzułmanów. But when they entered the city of Jerusalem, ale kiedy oni weszli do Jerozolimy, they drove all the Jews, men, women and children into the great synagogue and burned them alive. To kiedy przyszli do tej Jerozolimy, zgromadzili Żydów w wielkiej synagodze, po czym ją podpalili i wszystkich spalili żywcem. Walking around the burning synagogue, shouting to God be the glory. I kiedy chodzili wokół tej synagogi, to krzyczeli Bogu niech będzie chwała. And next day they celebrated Holy Communion. I następnego dnia obchodzili świętą komunię. They had been teaching the killers of Jesus a lesson. I oni tych zabójców w imię Jezusa uczyli pewnej lekcji. There was no interest at all. Nie było żadnego zainteresowania. The church has been teaching for centuries you should look at the things spiritually. Kościół przez lata całe nauczał, że powinniśmy patrzeć na te wszystkie rzeczy w sposób duchowy. When you read about the promised land, że kiedy czytamy o ziemi obiecanej, that's not a piece of land in the Middle East. To nie jest jakiś tam kawałek ziemi na Bliskim Wschodzie. The promised land is heaven. Ale ta ziemia obiecana to jest niebo. You must look at it spiritually. Musisz na to patrzeć duchowo. And when you hear about Israel, a kiedy mówili o Izraelu, that's not the Jewish people. To nie mówili o tym, że to są Żydzi. That's us. To kiedy mówisz o Izraelu, to mówisz o nas. That's the church. Mówisz o Kościele. We are on our way through the desert of this world towards the promised land. My jesteśmy w tej naszej drodze wyjścia z niewoli, my często jesteśmy na pustyni, w tej drodze do naszej ziemi obiecanej, czyli do nieba. And when you read about Jerusalem, i kiedy czytają na przykład o Jerozolimie, you must think about the heavenly Jerusalem. To kiedy mówią o tej Jerozolimie, to mówią, to nie jest ta Jerozolima tu na ziemi, to jest ta niebiańska Jerozolima. Not a dusty city somewhere in the Middle East. A nie jakieś pełne kurzu i prochu miasto na Bliskim Wschodzie. That's finished. To już się skończyło. When you read the Bible, kiedy czytasz Biblię, and you hear about Israel, i kiedy słyszysz o Izraelu, and you hear about the blessings, i kiedy słyszysz o błogosławieństwach, you must understand that's for us, the church said. To Bóg mówi, musisz zrozumieć, że to jest dla nas, dla Kościoła. And when you read about judgment, ale kiedy czytamy o sądzie on Israel, o Izraelu and the curses for Israel, i o tych przekleństwach dla Izraela, that's for the Jewish people. O, to nie jest dla nas, to jest dla Żydów, mówi Kościół. And the kingdom is not something for this world. I to królestwo to nie jest coś z tego świata. It's the kingdom of heaven. To jest Królestwo Niebios. Didn't Jesus say, my kingdom is not of this world? Czy Jezus nie powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata? So this is all about our soul. Więc to wszystko jest mowa tutaj o naszej duszy. And to go to heaven. I kiedy pójdziemy do nieba. And the rest is not important anymore. A reszta to już w ogóle nie jest ważna. And then suddenly the Jews come home to i nagle Żydzi wracają do domu. And suddenly you see the restoration of the people to the land. I nagle widzimy o tym odnowieniu, odrestaurowaniu ludzi, którzy przynależą do ziemi. You see the restoration of the land itself. Mówimy o odnowieniu, o odbudowie samej ziemi. You see the restoration of the city of Jerusalem. Mówimy o odnowieniu tego miasta Jerozolimy. You see the Jews come home. Widzimy, że Żydzi wracają do domu. Yes, still blind and deaf. Tak, wciąż zaślepieni i głusi. But one day he will change that too. Ale jednego dnia on też i to zmieni. And he's apparently moving forward to something. I on w jakiś niewidzialny sposób popycha to wszystko do przodu. But Christianity has a hard time to face the questions that come to her now that all of that is happening. Ale wiecie, w chrześcijaństwie pojawia się tutaj takie wielkie pytanie. Co w takim razie stanie się jako następny krok? Because what about us?
Bo co odnośnie nas? What about this theology that is in the blood of the church almost? Co odnośnie tej teologii, która płynie jak gdyby w tym układzie krwionośnym Kościoła? What is God's relationship with us? Jaka jest Boża relacja z nami?